ta deklaracja jest otwarciem na siebie na świat. Kiedy współpracując z wszystkimi państwami ONZ, dzielimy się naszymi doświadczeniami, ale też korzystamy z doświadczeń innych. Fakt, że jesteśmy pierwszym regionem w Europie Środkowej, mówiąc o wschodniej, który tę deklarację przyjmuje jak własną, no i świadczy o tym, że dużo w tym zakresie robimy. Deklaracja jest zobowiązaniem jednostronnym, więc tylko od nas będzie zależało, w jakim kierunku nadal będziemy postępować. Mówimy o 2030 roku, czyli tym, kiedy kończy się nowa, jeszcze w tej chwili przygotowywana perspektywa budżetu unijnego. Mam nadzieję, że poprzez tę deklarację skoncentrujemy się w realizacji RPO na aspekcie rodziny. Dużo w tym obszarze się zmienia w Polsce od już wielu lat i mam nadzieję, że te zmiany będą nadal postępowały z korzyścią dla rodzin, żeby rzeczywiście afirmacja rodziny stała się nie tylko hasłem, ale realną polityką działań nas, ale wszystkich samorządów w naszym województwie.